Nierzadko, a nawet często tak się zdarza, że młody człowiek w wieku poborowym nie chce odbywać zasadniczej służby wojskowej. Z różnych przyczyn. Boi się huku, wspólnej biesiady na przysiędze, drażni go orkiestra wojskowa. W zamian ojczyzna daje mu możliwość odbycia zastępczej służby wojskowej. Poborowy może ją odbyć w urzędzie, teatrze, nawet w zoo, ale nie jako eksponat, tym bardziej wypchany, ale jako opiekun zwierząt. Karmi foki, słoniki. Żeby się zaprzyjaźnić ze słonikami, to poborowy może je karmić w masce gazowej. Będą mu mówić kolego. Zoo można odrobić służbę w czołgach, karmiąc ptaki gąsienicami. A karmiąc ptaki, przy okazji odrabia się służbę w siłach napowietrznych, w sensie samoloty. Poza tym poborowy w zoo dogląda małp, krokodyli, jaszczurek, węży. Ojej, to już lepiej chyba do wojska iść. Albo w urzędzie odpracować zasadniczą służbę. Jeśli w urzędzie, to wtedy można powiedzieć, że dany poborowy odbywa służbę zastępczą w marynarce. W teatrze zastępcza służba wojskowa może być szczególnie interesująca. Poborowy może pójść do dyrektora teatru i powiedzieć: chciałbym tu u pana odbyć zastępczą służbę. Interesuje mnie rola Hamleta. Bić albo nie bić wroga. A jako sufler poborowy może odrobić służbę saperską, bo wiadomo, sufler jak saper myli się tylko raz. Później ustawia dekoracje. Zastępcza służba wojskowa to dobry pomysł. Warto by również prowadzić zastępczą służbę parlamentarną. Jeśli kandydat wybrany na posła nie chce zasiadać w parlamencie, to powinien mieć możliwość odrobienia kadencji na przykład w zoo. Już tam są odbywający zastępczą służbę wojskową, to dadzą jeść i doglądną. Spocznij.